Witam Was w programie Metka, w którym gościmy znaną Wam chyba skądinąd blondynkę i nie jest to Doda. Cześć, jestem Sasza. Co masz na sobie, Saszo? Masz przepiękną sukienkę. Skąd taka? Dziękuję bardzo. Sukienka jest typowa vintage ze sklepu w Hanowerze. Z lat, oryginalnie z lat 70. Bardzo lubię takie perełki wynajdywać, bo może nie są to bardzo drogie rzeczy i myślę, że każdego z nas na nie stać, ale są bardzo oryginalne i nikt czegoś takiego nie będzie miał. Bardzo lubię. Świetnie, a ten pasek to dołożyłaś sama do sukienki, czy był z nią oryginalnie? Nie, dołożyłam sama. Jest to pasek Versace, też bardzo dość stary, ponieważ też ze sklepu vintage, bardziej drogi oczywiście, bo to Versace, ale musiałam go sobie kupić, bo też wiedziałam, że nie jest to nowy pasek, ale już taki starszy. Kurtka tu też jest stara, bo teraz skórzane króciutkie kurteczki są bardzo modne, ale ty wybrałaś taką trochę inną. Troszeczkę inna, ale nie, to jest zwykła kurtka kupiona w Anglii, w normalnym, dosyć tanim sklepie, ale spodobała mi się, bo jest bardzo uniwersalna, skórzana i do wszystkiego pasuje. Bardzo lubię sukienki ze skórzaną kurtką. A zauważyłam, że nawet getry, niby takie zwykłe, ale u ciebie ozdobione są małym zameczkiem z boku. Gdzie takie wyczaiłaś? Te wyczaiłam w Stradivariusie i to już jest normalna rzecz, dość banalna, na którą musiałam sobie pozwolić i sobie sprawić taką przyjemność, bo mówię, no są to bardzo uniwersalne getry. Bardzo lubię różne leginsy, getry, rajstopy, bardziej od spodni. Właśnie wolę na przykład założyć sukienkę, nosić cały rok i nie tylko właśnie do gołych nóg, tylko właśnie później je zamienić te jeansy, czy jakieś tam rurki, obojętnie, ale zamienić na rajstopy jednak, bo to takie bardziej kobiece. Kobiece są też twoje butki, jak dla mnie najważniejszy element każdego stroju, tak? Więc skąd je masz? A te też ze Stradivariusa wzięłam, kupiłam na raz od razu, bo jak coś mi się spodoba, to wychodzę z założenia, że warto to kupić od razu, ponieważ często tak bywa, że nie jesteśmy zdecydowani na coś. I później jest taki moment już, jak jesteśmy w domu, że kurczę, czemu tego nie kupiłam? I potem o tym na przykład człowiek myśli, ale mogłam to kupić, bo mi to by pasowało na przykład do tego, czy do tamtego i generalnie było fajne, a potem się przychodzi, już tego nie ma. Torebka Prada, oryginalna Prada oczywiście. Tak, oryginalna. Znaczy oryginalna, tak, bo było mnie na nią stać jedyną. Generalnie nie jestem jakąś fanką oryginalnych rzeczy, ale to akurat nie ze względu na to, że Prada, ale podoba mi się to, że jest to skóra i jest to dość duża torba. A generalnie nie jestem aż taką zwolenniczką kupowania drogich ciuchów markowych, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie wszystko... Inaczej, mnie po prostu na to... Nie, że nie stać, ale wolałabym wydać pieniądze bardziej praktycznie, prawda? Ale to nie koniec, wiesz, oglądania twojej torebki, bo teraz chcę ją zobaczyć od wewnątrz. To zobaczmy, co tam jest. Pewnie dużo. Potrzymam ci troszkę. O, świetne okulary, już widzę. Zobaczcie sami. To są okulary też ze sklepu Vintage, też oryginalne Versace. Ubierz je, proszę, ja muszę cię w nich zobaczyć. Ja ci potrzymam torebkę. No rewelacja, po prostu rewelacja, strasznie fajne. No mam książkę, fotografia, ponieważ jestem teraz na studiach Akademia Sztuk Pięknych, studiuję fotografię, więc się kształcę. Między programami, tak? Tak. Sobie czytasz, co to nie za. Klucze do mieszkania, to nic ciekawego. Portfel, pokaż portfel. Jakieś może zdjęcie ukochanego w środku? Tak, nie, zdjęcie ukochanego nie, ale zdjęcie mojej mamusi kochanej, która tutaj na tym zdjęciu ma 20 lat. I śpiewa, bo mama jest śpiewaczką operową i to akurat zdawała swój ważny egzamin. Telefon, który... Robisz zdjęcia, powiedz, bo telefonem? Skoro... Tak. Telefonem nie, telefonem... iPhone robi słabe zdjęcia. Ale... Okej, to ja się nie znam. Ale ładowarka musi być zawsze, ponieważ ten telefon się non-stop rozładowuje. A to jest stary aparat. A, tym robisz zdjęcia. Tak, bo to jest aparat lomograficzny, to jest aparat analogowy oczywiście. Wkłada się do niego, właśnie muszę iść wskoczyć, kupić taśmę nową. Tu się ją wkleja, ponieważ nie ma już takich taśm dzisiaj. I robi bardzo fajne zdjęcia, bo takie winetowane właśnie, kiedy się je wywoła, to mają taki smaczek, którego się nie da uzyskać po prostu w Photoshopie.